No witam. Moja mama dalej nie wraca. Ale to właśnie ona. Mówi mi, że wróci za 2 godziny, a wraca po 5 godzinach, albo i nawet później, mimo tego, że no, mówi mi coś innego. Ja nie mogę do niej zadzwonić, bo nie mam jak. I teraz jest problem. No bo ja nie wiem. Ja nie wiem po prostu, kiedy ona przyjdzie. No ale chcę to rok nagrać, żebyście mieli ten jeden odcinek, tak? Zobaczmy, to była bliżej zakłócenia tego Lojrok, więc no nagrywam teraz ten odcinek 18 z Lojrok i mam nadzieję, że się wyrobię. Mam nadzieję, że po pierwsze się wyrobię, po drugie mam nadzieję, że nie będzie problemów z internetem już, że się nie będzie ścinać, po drugie, po trzecie, no będę to wzywał. Będę chyba po prostu mniej na co, to będę po prostu mniej razy cinema film, jeśli chodzi o ten odcinek, żeby jak mam sobie ten odcinek obejrzeć. No i mam nadzieję, że się wyrobię. No nie wracała z tak długi czas, mam nadzieję, że teraz tego niespodziewanie nie wróci, gdy ja to komentuję. Ja chyba specjalnie nawet filmu nie będę zatrzymywać, tylko na szybko to skomentuję, żeby to faktycznie było skomentowane. Ludzie często mnie pytają, skąd bierzemy tematy na piosenki. Prawda jest taka, że... Prawda jest taka, że bierzecie te tematy totalnie z dumy, to po pierwsze, a po drugie... Pracowałyśmy nad krokami do nowego numeru. Prawda jest taka, że nie pracujecie nigdy nad żadnymi nowymi krokami, ponieważ bez przerwy macie te same kroki. Radzicie sobie z moim przyjacielem. Krystal Verosi! Natalia znowu je trenuje. Znowu je memce, zwłaszcza memce Aurianę. W ogóle, jak Talia potrafi takiego potwora wycarować, to ciekawa jestem, co takiego potwora nie wycarowujesz w momencie, gdy walczycie z Mephisto i Praxiną. No, Talia może takiego potwora wycaruje na starcie z Mephistą i Praxiną. Co ma takiego potwora nie wycaruje? Trzeba czegoś więcej niż siły, żeby pokonać przeciwnika. Na starcie z Mephistą i Praxiną, to po pierwsze. A po drugie, Talia po raz kolejny mnie denerwuje. To jest odcinek bardziej o Talii w sumie i kolejny odcinek o Talii, który mnie będzie denerwował. No, po raz kolejny z Talii na siłę robią to wielce potężną, że jest taka i taka i sraka potężna. A prawda jest taka, że Lina jest od niej potężniejsza. Dla niej to coś nowego, rozumiecie? Dla niej to jest coś nowego, tak sobie świetnie radzi z tą swoją nową magią. Widzicie, stali na siłę robią mersu, stale wszystko z dupy potrafi. I to jest po prostu coś, co mnie wnerwia. Wow, dobra jest. Mam nadzieję, że kiedyś będę taka jak ona. No, taka jak ona. Ty już jesteś taka jak ona. Ty już skłamiesz jak ona. Ty już manipulujesz innymi jak ona. Ty już dyktujesz innym, jak się powinien zachowywać, podobnie jak ona. Dyktujesz Aurianie, jak się powinna zachowywać. Ty już jesteś taka jak Talia. Tak samo toksyczna jak Talia. Mango z truskawkami. O. Więc Iris, jak chciałaś być taka jak Talia, faktycznie to już jesteś taka jak ona. Już nie musisz do tego domu zadzwonić. Być taka jak ona, bo już jesteś taka jak ona. Jesteś tak samo toksyczna i wkurwiająca jak ona. No ale widzicie, Talia jest idolką Iris. Dalej jest idolką Iris i właśnie stąd toksyczna i zacokowanie Iris, no po prostu Iris ma złą idolkę. Za idolkę wzięła sobie toksyczną księżniczkę, która kłamie, która manipuluje innymi, która jest bezcelna i która jest w dodatku jest narcystyczna. No jest to właśnie toksyczne zachowanie Iris. Znaczy to Iris to jest taka durna zestawiewca Talii, która nigdy nie ma swojego zdania, tylko robi wszystko, co Talia jej kaze. Pamiętasz? Muszę lecieć, mój brat się żeni. O, moje gratulacje! Uwielbiam wesele! A Talia naprawdę jest narcystyczna i toksyczna. Miałem przypilnować obrączek. O nie! Gdzie one są? Ha! Dobra, mam je w drugiej kieszeni. No tak. Bardzo. Mam nadzieję, że ich nie zgubię albo coś. No to widzę, to jest taka nie starała, ale śmieszne.
nasz koncert. Nathaniel, przyjdziesz na nasz koncert, słuchaj, że dalej będę okłamywać ciebie, dalej będę tobą manipulować, dalej będę naradzać ciebie na niebezpieczeństwo, bo to potrafię najlepiej. Robię wszystko, co każe mi moja kochana Talia, której się słucham, bo jestem głupia. O, Mephisto. Tak, no mówię. Koncerty Loli Rock są bezdennie nudne. Tańczą jak pokraki. Widziałem o wiele lepsze numery. Wow, nigdy nie słyszałam aż tak złych recenzji. No wiesz, ile można, no. Coś by nowego wprowadziły do tych występów. Ale ma rację, jak by nie patrzeć. Chcesz się robić nudne? Żartujesz? Jesteście świetne. A ja sama nie wiem. Nasze koncerty w sumie wyglądają podobnie. Może pora coś w nich zmienić? Tak, założę się, że cały czas tańczą tak samo, bo po prostu brakuje im wyobraźni. Może i masz rację. To jest prowokacja oczywiście ze strony Mephista. I oczywiście był w stanie od takiej łatwo sprowokować. Bazę dla naszej małej pułapki. Tak, szkoda, że nie widziałaś, jakie miały miny. Od tak był w stanie łatwo je sprowokować. Naprawdę. To może przygotujmy nową choreografię do nowej piosenki. Lojrok, jesteście głupie. Zrobimy ciekawsze kroki. To genialny pomysł. A znasz jakieś odjazdowe kroki? O, ja może nie. Patrzcie. No teraz Praksina. Nie pamiętam, żeby tu była sala baletowa. Praksina z ciebie zrobiła ultra profesjonalną tancerkę. Jest niesamowita. Na pewno nas czegoś nauczy. To jest Praksina, oczywiście uwierzą, że to wcale nie jest Praksina. Po raz... Nie, no nie wyrabiam, oczywiście że Talia jako jedyna ma jakieś podejrzenia, oczywiście że Talia jako jedyne coś się nie podoba. To jest po raz kolejny na siłę robienie stali tej najmłodszej, ona jest najmłodsza, ona jest ta najlepsza, gówno prawda. To było wspaniałe. Talia jest w chorele narcystyczna. Letnich ciężkich ćwiczeń. To jest Praksina. Tylko tak można dojść do doskonałości. Naprawdę łatwo idzie poznać, to jest Praksina. Po raz kolejny zmieniła tylko fryzurę, głos ma taki sam. To są nagrania. No, ta piosenka, którą śpiewać nie wiadomo ile razy. Tak, proste, przeciętne, pozbawione fantazji. A? Jeśli chcecie, żebym was uczyła, musicie pracować, ale o wiele ciężej niż do tej pory. Jeśli będziemy tańczyć tak dobrze jak ty, to nie ma się nad czym zastanawiać. Dobrze, no to możemy zaczynać. Swoją droga Praksina i instruktorka baletu, totalnie mi to nie pasuje. Zrobię z was niesamowite tancerki. A teraz pokażcie, jak robicie piruety. To mógł być dobry odcinek dla Liny. Lina mogłaby zobaczyć, na czym polega balet. I by się mogła nauczyć baletu. Nie będzie łatwo. Mogłaby się nauczyć baletu faktycznie. I to by było dobre. No ale nie, no po co? Oczywiście kolejny odcinek bez Liny i Karisy. Skupiamy się na najbardziej narcystycznej księżniczce. Tak mówię o tobie, Talia. Talia, co ty wyprawiasz? Tańczę tak, jak pokazałaś. Nawet nie potrafisz powtórzyć kroków. Mnie się to podobało. A mnie nie. Ty jesteś trenerką? Serio, tak łatwo idzie poznać, to jest Praksina. Jeszcze raz. Wings by się zorientowały, że to Praksina, bo Wings są mądre w przeciwieństwie do was. Ona ma w planie przemienić Talię w tą złą. Zrobić Talię złą osobę. No sam Talię uciec zła, więc... Jakoś bardzo się nawet nie trzeba o to starać. Może się nie znam, ale według mnie Talia tańczyła mega doskonale. Nie. Uwaga! Robert bez kawulcu! Uwaga! On jeszcze będzie miał jakieś problemy. No ja nie wyrobię, kurwa jego mać, na środku miasta, na środku ulicy za zaklęcie, oczywiście nikt się nie zorientuje, tak, że zrzuciła zaklęcie, bo ludzie w tej bacie to debile. Albo dlatego, bo nikogo o tej godzinie nie ma na ulicy, tylko oczywiście on jest. Poramy, muszę lecieć na ślub. Obrączki. Chyba wypadły mi z kieszeni.
Logika właściwie to brak... O! Iris, dostałaś nowe powiadomienie. Logika właściwie brak logiki tej bajce mnie po prostu przeraża. Nawet krótki odcinek będzie z piesa. Mój brat jak nic urwie mi głowę. Nie martw się, pomożemy ci szukać. Sześcioro oczu to więcej niż dwoje. To znaczy ośmioro. Nie, Amaru. Wow, po co mi to pokazujecie? Kto nie zrobi się zakręca Natalią? Jak tak patrzę na Natalię, tu widzę Lailę Rossi. Okropne. Jesteś najgorszą uczennicą, jaką miałam w życiu. Co? Robiłam wszystko dokładnie tak jak ty. Tyle, że ty robiłaś to źle. Ha? Przecież wiem, że robiłam to dobrze. Nie, nie robiłaś, bo nie jesteś dziewczęca. Nie masz w sobie tego czegoś. Tak beznadziejnie, bo nie masz dobrych butów do tańca. Butów? A to, że do tańcenia baletu są potrzebne odpowiednie buty. Baletu się nie tańczy w trampkach, do cholery jasnej. Talia, widać, że jesteś głupia, skoro nawet o tym nie wiesz. Uważasz, że moje metody są głupie? W takim razie żegnam. Do widzenia. Okej, dobra, niech będzie. Włożę te buty. Wiadomo, że to jest pułapka, ale... No, zamienili ją w takie zombie, można by rzec. I bardzo dobrze, zasłużyła sobie na to. Za to, jak jest narcystyczna i bezczelna. Mam genialny pomysł. Nie widzę żadnego powodu, dlaczego miałabym jej współczuć. Hej, Talia. O co ci chodzi? Nasz plan. Oczywiście, no, oczywiście, dla Nataniela wcale jej zachowanie nie jest podejrzane, pewnie, jak najbardziej. Wcale nie jest podejrzane jej zachowanie. O, mój brat dostanie szału. Amaru! Nie dostanie! Amaru znalazł obrączki. Serio? To super. No, może nie do końca. O nie, obrączki wypadły. Trzeba dalej szukać. Jeśli zaraz nie znajdziemy obrączek, Taylor spóźni się na ślub. Znam zaklęcie, które może pomóc. Zajmij czymś na chwilę Taylora. No, oczywiście, byle tylko się Taylor nie domyślił, że... Chyba widziałam, jak potoczyły się tam. Uprawę z magię. Ja pierdolę, naprawdę, ona na środku ulicy caruje, jaka to jest debilka. Widać, że odsyła się od Tali, bo są obydwie tak samo głupie. A ja mam takie przeczucie, że jesteś głupia. O, ale pech są w kanale. Jak tam zejdę, obrócę sobie... Moja kobieta intuicja mi podpowiada, że Iris jest głupia. Tylko zatkaj nos. No, dziewczyny muszą po kanałach chodzić. Nastolatki. I co, znalazłyście? Jeszcze nie! Pospieszcie się, za chwilę zaczyna się ślub. W ogóle to odnośnie tego, co chciałam tam powiedzieć, to... No palec się tańczy w balerinkach, tak? A nie w jakichś trampkach, jak to robiła Talia. Ale co widzę, do niej to nie dociera, no bo co? Jest narcystyczną dziewczyną, której się wydaje, że... Wszystko wie najlepiej. Tak, i skąd się niby tutaj Talia pojawiła w tych kanałach? Tu, na dole. Nauczyłaś się wreszcie tych kroków? Osobiście uważam, że tańczyłaś idealnie. Nie no, wcale jej zachowanie... Naprawdę, one serio myślą... Obrączki... Tak! Za z nią jest wszystko okej? Okay? One się zachowują jak zombie w tym momencie. No to za debilki? No będą wasze, bo jesteście debilki... Znaczy, one są debilkami. Amaru ich zauważył, ale one to oczywiście mają w dupie. Słuchaj,
Co to jest? No to za kretynki! No to za idiotki! Patrzcie, obrączki! No tak, obrączki, kretynko! Co to miało być? Tam niespodzianka! Bliźniaki atakują? Co? Nie, to Talia! Talia atakuje! No wow, Amerykę odkryłaś! Co za pomysł, to zabij chyba zwycięzcę. Ale żeby nie było z Lorok Tess. Jest do ciebie warci. Bada debili. Wiecie, że ten odcinek mógłby być idealnym odcinkiem dla Liny. W sensie Lina mogłaby poznać balet, nauczyć się baletu. Bo balet pasuje do Liny, pasuje do jej osobowości. Ale nie, musieli zrobić na siłę odcinek o Talii. Dobra, jestem z powrotem. O, ale nas przestraszyłyście. Talia, też się przemieni. Talia, co się z nią dzieje? Jeszcze nie wiem. Ale lepiej przenieśmy się na arenę do walki. Amaru? No, oczywiście arena jak zwykle. To już nie wiem, to jest sens w ogóle cokolwiek tutaj komentować, no bo to znowu będzie podobna typu walka. I oczywiście znowu będzie wielkie faworyzowanie Talii, ona to jest taka i tak jest taka potężna. No, oczywiście, jest taka super potężna, najlepsza i widzicie, to jest coś, co mnie wnerwia w tym odcinku, takie durne faworyzowanie Talii, ona jest taka i straka najlepsza. Czyś ty oszalała? Krystal Kalido! No i są otoczone. Spokojnie, Auriana, będzie dobrze tak długo, póki Talia nie rzuci nowego zaklęcia. Ty to słyszysz? Boją się jednego z zaklęć Talii. Też to zauważyłam. Talia, rzuć na nie nowe zaklęcie! Krystal Exelius. Padnij! A co widzisz, w taki sposób ich wychiwali. Widzicie, Iris spada na pomysł, co zrobić. Teraz pozbądźmy się tych wstrętnych butów. No sama jesteś wstrętna. Tak, Hiri, naprawdę nienawidzę cię. Gardzę tobą. Jaki to jest zły odcinek.
różne rzeczy można znaleźć w kanałach. To twoja zguba. Obrączki! Znalazłyście! Och, tak bardzo wam dziękuję. Jesteście super. Hurra! Mam obrączki, mam obrączki, mam obrączki, mam obrączki. O tak! Mam obrączki, mam obrączki. Cię to umie tańczyć. Zaraz znowu skubis. Te twoje kroki przed chwilą są naprawdę ekstra. Pokażesz nam, jak to robisz? Dobra, ale muszę się sprężać, bo nie chcę się spóźnić. Wystarczy tylko poruszać się tak. Ale odjazd! W ogóle to tak, one niby pracowały nad jakimiś nowymi krokami w tym odcinku. Nie będzie to miało i tak żadnego znaczenia z prostego powodu, jest to oczywiście zdobył durny klejnot. Nie będzie to miało żadnego znaczenia z prostego powodu, bo one i tak będą tańczyć tak samo w kolejnych odcinkach, więc to jest po prostu... Po co oni w ogóle dodają takie wątki? Oni naprawdę nie mieli w ogóle pomysłów na to, jakie robić odcinki z tych Loyrok i upchali coś takiego. No nie dość, że one śpiewają to samo, to w Cessnie, no bo tutaj nie ma jakichkolwiek zmian, bez przerwy to są te same kroki, które uprawiały w Cessnie, więc naprawdę ten odcinek jest denny. Ja nie, nie. Ta przygoda będzie chyba inspiracją nie tylko dla jednej piosenki, ale dla całej płyty. Wy bez przerwy tańczycie tak samo, kurwa. Bez przerwy tańczycie tak samo, bez przerwy śpiewacie te same piosenki, niczego nie zmieniłyście w swoim układzie tanecnym, bez przerwy robicie to samo, co zawsze. A oni na miejsce próbują na siłę wmówić, dodatkowo one jakieś nowe kroki wprowadziły, to wspominać tą historię. Kurde, jakąś nową płytę może jeszcze wprowadzą, bo co to ma być? Naprawdę, jaki to był zły odcinek? To był naprawdę zły odcinek. Sorry za tak krótko wysył ogólnie, za taki krótki odcinek, ale działam pod straszną presją czasową. Oczywiście i tak moja mama przysyła, musiałam zrobić cięcie, no bo to był odcinek tragiczny, naprawdę, tragiczny odcinek. Serio to stwierdzam, bo... Oni tutaj tak na siłę... Znaczy nie, stwierdzam... Szczerze to stwierdzam, oni to odcinek zrobili na siłę, oni to odcinek zrobili tylko po to, żeby upchać te 26 odcinków, żeby było te 26 odcinków. Jest to tak na siłę i tak źle w ogóle zrobiony odcinek, za szkoda gadać, naprawdę. Szkoda gadać, ale no pogadam trochę. Póki mam czas jeszcze. Talia, naprawdę wkurwia mnie ona. Ona mnie po prostu wkurwia, ona jest bez przerwy taka narcystyczna, wredna. Wywyższa się nad innymi, uważa siebie za lepszą od innych. Jest Iris, która ma zamiar stwierdzić, że chciałabym być taka, jak ona. Rozumiecie, oni dosłownie na tą swoją narracją próbują dać do zrozumienia, że dalej to jest psykot naśladowanie. Ze Stali to powinniśmy brać przykład, że Iris powinna brać przykład Stali, że każda inna zająca księżniczka na Efedi, Lina też, że ona powinna brać przykład Stali. To jest po prostu takie absurdalne. Oni tutaj wszyscy dosłownie traktują to Talię jako jakąś idolkę, jako jakąś nauczycielkę, której to się powinno słuchać. A prawda jest taka, że Talia jest do bólu toksyczna, jest do bólu narcystyczna. W ogóle to ona wycerowała Auranię i Iris jakiegoś potwora. Skoda, że z tego potwora nie korzysta, gdy walczą z Mephisto i Braxiną, może to by mogło im pomóc. W ogóle gdzie ona się tego nauczyła? No z dupy się tego oczywiście nauczyła. Od tak się tego nauczyła, oczywiście nie ma żadnych problemów z tym, żeby to opanować, mimo tego, że sama dopiero co mówiła, że no to są jej początki, jeśli chodzi o wycerowywanie takich potworów. No nie, oczywiście już wszystko profesjonalnie potrafi, opanować korzystanie z takiego potwora. Nie, naprawdę, to jest koszmar, to jest prosty koszmar. Ta Talia jest tak ogólnie postacią źle napisaną. Znaczy ubolewam, bo Talia nie jest do bólu złą postacią, która nie ma potencjału. Ma potencjał, na to, żeby być lepszą postacią. Ale twórcy ją do bólu tak źle napisali, to jest właściwie ten sam problem, co skroi z Miraculuma. To nie jest tak, że Talia jest totalnie złą postacią jak Max, której istnienie w ogóle nie ma sensu. Nie, nie ma tak źle, istnieje, ma sens, ale w sposób, w jaki jest napisana, to jest po prostu tragedia, i charakteryzacja jest tragedią, i zachowanie jest tragedią, również to, co jest tragiczne. To jak oni bez przerwy ją faworyzują, Natalia to jest taka super, taka najlepsza. A prawda jest taka, że jest do bólu narcystyczna, jest do bólu toksyczna, jest do bólu, to jest hipokrytką, jakby nie patrzeć, bo
Na przykład w TPS-ie Aurane używa magii, a sama używa magii w celach, w których nie powinna tej magii używać. Więc naprawdę ta już również uchodzi za hipokrytkę. A ma celność być... A to po prostu twórcy i wszyscy dookoła uznają ją za, jako taki psychot naśladowania, jako wielką nauczycielkę, która to jest wielce znana. A to wielce znana, no po prostu potrafi magię. To jest absurd jakiś. Lina byłaby o wiele lepszą nauczycielką magii właśnie dla Iris i Aurany. Lina byłaby w stanie jednego konkretnie nauczyć i byłaby w stanie zrobić to dobrze. Również Lina nie jest do bólu z załostą hipokrytką i narcystką jak Talia. Jest to takie kwestie, o których należy wspomnieć. No i co bym tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Na temat tego odcinka. Baciewny, po prostu baciewny odcinek. Jeden z gorszych, zdecydowanie. Nawet mi się nie chce omawiać tego Taylora, bo... Co by tak właściwie miało mówić, no. Nie jest irytujący, nie jest irytujący, jest okej. Okay. Taki... Okej, gość, tak, nie będę się kocapiać, ale Talia po prostu... Tragedia. Ona była okropna w tym odcinku. Aż się można załamać. Można się naprawdę załamać. Biorąc pod uwagę, jak się Talia zachowuje. To jest po prostu tragedia. Jest do bólu narcystyczna, jest do, taką do bólu hipokrytką. O tym wiecie, Iris traktuje ją jako wielką idolkę, z której to powinna brać przykład. Natalia, mogę spokojnie powiedzieć, że niestety jest jedną z tych najbardziej toksycznych postaci. No ale ma ona podejście na reformację, tak? Mogliby ją zreformować w trzecim sezonie i mam nadzieję, że to zrobię. Mam nadzieję, że Talia będzie zupełnie inna w trzecim sezonie. Zabracie się ogarnie, zabracie zacznie być faktycznie normalną osobą, a nie jakąś durną narcystką, która się wydaje, że jest lepsza od innych. Bo naprawdę ona bez przerwy jest taka przemocowa, taka zapatrzona w swą rację i to jest tak złe. No a sama też kłamie, sama manipuluje, sama jest za tym, żeby okłamywać ludzi, sama naraża ludzi na niebezpieczeństwo swoimi durnymi gierkami. I to tylko naprawdę świadczy o tym, jaką ona jest toksyczną osobą. Więc ona jest Mersu, ponieważ no kłamie jak najęta i oczywiście te jej kłamstwa są tak absurdalne i głupie, ale oczywiście wszyscy dookoła wiedzą w jej kłamstwa, bo ludzie w Lorok to debile. Dobra. Ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle. Bywajcie. No to już będzie wszystko na dzisiaj, bo moja mama za chwilę wraca ponownie, więc ja kończę, to będzie na tyle. No i co? Niestety, jeśli chodzi o doładowanie, to potem jest dopiero w poniedziałek. Nie wiem, co będzie jutro. Jutro chyba ta z moja mama nie pójdzie do pracy. Więc jutro może być różnie. Mam nadzieję, że z nami Wiedźmina uda mi się nagrać. Bywajcie.